podstawową zasadą bezpiecznego dotarcia do celu jest zasada ograniczonego zaufania. Myśl, której musimy mieć świadomość, że nie każdy nas widzi na drodze, nie każdy wie, co zrobimy i my również nie wiemy, na co stać innych użytkowników drogi. Szczególnie chodzi o motocyklistów, którzy nie zawsze odpowiedzialnie zachowują się i dlatego każdy kierowca musi kilkakrotnie spojrzeć w lusterka, żeby zobaczyć, czy nagle nie pojawił się z lewej lub z prawej strony motocykl. Część motocyklistów zachowuje się bardzo nieodpowiedzialnie, nie zdawając sobie sprawy, że to oni przede wszystkim ryzykują życiem i zdrowiem, czego świadkami jesteśmy na drogach. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy na statystyki, to okazuje się, że motocykliści, wypadki z udziałem motocyklistów spowodowane są przede wszystkim przez innych użytkowników drogi. Te motocykle, które jeżdżą po naszych drogach, osiągają moc rzędu 180-200 koni mechanicznych, przyspieszenia rzędu 3,5 sekundy, czy nawet 3 sekund do setki. I nie każdy kierowca zdaje sobie z tego sprawę, że widząc ciemny punkt na horyzoncie, ten punkt w ciągu kilku sekund znajduje się na wysokości lusterka w momencie, kiedy skręca kierowca w lewo. Tylko i wyłącznie większa tolerancja, większa wyrozumiałość i ufanie jednej zasadzie, w zasadzie ograniczonego zaufania, będzie podstawą bezpiecznego dotarcia do celu. Apeluję przede wszystkim do kierowców samochodów, aby zwrócili szczególną uwagę na motocyklistów, aby spoglądali jak najczęściej w lusterka. Jak również apeluję o wyrozumiałość w momencie, kiedy motocyklista omija korek samochodowy, dojeżdża do świateł. Na zachodzie wszystkie samochody ustępują drogi motocyklistom. Myślę, że ten zwyczaj, który przychodzi powoli do nas, powinien być wdrażany również na naszych drogach. Nasze drogi nie są z gumy, nie rozciągną się, natomiast przybywa co roku pojazdów po nich poruszających się. Tylko wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie pozwoli nam na to, żeby uniknąć sytuacji konfliktowych, które niestety zdarzają się. Musimy zachować ogromną barierę tolerancji, która pozwoli na to, żeby bezpiecznie dojeżdżać do celu. Niestety nikt nie jest bez winy, i motocykliści, i rowerzyści, i użytkownicy samochodów. Zdecydowanie bezpieczniej będzie, jeżeli złość, agresję przekujemy w sympatyczny uśmiech i tolerancję. Drogi są jedne, nas jest wielu i aby bezpiecznie dojechać do celu, musimy się wzajemnie szanować. Nie jesteśmy złośliwi w stosunku do innych użytkowników drogi. Czy to będą motocykliści, rowerzyści. Myślę, że o wiele więcej załatwimy uśmiechem i pogodną miną, jak złośliwym komentarzem czy zajeżdżaniem drogi.